że moim zdaniem najfajniejsze są te dziewczyny, które są puszyste. Na serio. Mam taką puszystą koleżankę. Ona, słuchajcie, ma tyle dystansu do siebie. Ma takie poczucie humoru. Ona przychodzi do mnie i mówi tak. Patrz, Marcin, niby lato, a ja dalej oponka zimowa. A najlepsze jest to, że swoją wagą najbardziej nie przejmują się właśnie te puszyste kobiety, tylko te takie wysuszone, odchodakowskie, nie? Jak ta szczupła ma wejść na wagę, to jest jakaś tragedia. Ona wchodzi na wagę i od razu... Przytyłam 15 deko, muszę coś z tym zrobić. I ściąga kolczyki. A ta puszysta, ona wchodzi na wagę zadowolona, od ucha do ucha uśmiechnięta, ta waga z jej psia psiłą. Ona wchodzi na wagę i mówi, tak koleś, potrzymuj mi golonko. Jeszcze 15 kilo i będzie stówka. Te kobiety, które są puszyste, one są fajniejsze, bo one nie mają kompleksów, fochów, pretensji, złych humorów, bo wszystko to wpierdoliły. U nas w Polsce to jeszcze luz, bo u nas te puszyste kobiety potrafią się ubrać dzięki halleluja leginsy. A za granicą, jak ktoś z was był, to wie tam, przecież te Angielki, Niemki, to przecież tam, to im większa kobita, tym ma krótszą kieckę i dłuższą szpilkę. Poza tym, te, które u nas w Polsce noszą rozmiar XL, u nich to są eski. Przecież tam facet to dopiero ma przewalone. Ten facet budzi się ku takiej kobiety rano i on nie wie, czy jak ona rano będzie głodna, czy ona zje tosta z szynką, czy jego z piżamą. On się czasami budzi rano, a ona już go wpierdziela. Dlaczego mnie gryziesz? Nie gryzę, nie gryzę. Żałuję. Gdzie co? Gdzie gryzę? Bez Wegety. On się musi pilnować, nawet jeżeli ona przygotowuje, wiecie, romantyczną kąpiel, wiecie. Świece, jacuzzi, on wchodzi do wody i... Ho, wrzątek, tak jak lubię. Koperek, szczypiorek, kostka rosołowa. Co jest, kurwa? Dlatego muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, bo Polki są najpiękniejszymi kobietami na świecie. Tak. Ale z drugiej strony... No co, my Polacy jesteśmy jakimiś brzydalami? Podam nawet argument, jeżeli my byśmy byli takimi brzydalami, czy rodziłyby się później takie piękne Polki?